Jasnowic Jackowski przedstawił typy, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, kto wygra, kto zwycięży, co z reprezentacją Polski, na jakim miejscu ona będzie, czy wyjdziemy z grupy, no właśnie szokująca wizja przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam przepowiednię sportową piłkarską nie, według Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też do mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednie piłkarską sportową, a więc dotyczącą mistrzostw Euro 2020 ale które odbywają się w tym roku, czyli w 2021 roku. Wiemy, przez pandemię to zostało przesunięte. Przy okazji polecam wam mój drugi kanał na YouTubie. Jest to kanał, który nazywa się Bartek Gol. Możecie tam wejść prawie 3000 filmów na temat piłki nożnej w dużym stopniu poświęconej reprezentacji Polski, Bayernowi Monachium, a także Robertowi Lewandowskiemu, ale wejdźcie tam, zostawcie suba Zostawcie też łapkę do góry pod tym filmem i tym kanałem. Natomiast tak, właśnie, Jasnowic Jackowski przedstawił swoją wizję przepowiednie. Zacznijmy od tego, że pewna dziennikarka z fakt pl zadzwoniła do Jasnowidza Jackowskiego, pytała się go, jeśli chodzi o typy na mistrzostwa Europy, kto wygra, kto przegra, jak będzie wyglądała tej sytuacja, jeśli chodzi o reprezentację Polski. I jeszcze przed tym pierwszym meczem, a więc meczem ze Słowacją, Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że... On w swojej wizji widzi, że Słowacja urośnie, że Słowacja nas zaskoczy. Trzeba też pamiętać, że Jasnowid Jackowski no jest jasnowidze, no nie jest ekspertem, jeśli chodzi o piłkę nożną, więc pewne sformułowania mogą trochę dziwnie brzmieć, ale należy je odpowiednio odczytać, tak interpretować. No i tutaj Jasnowidz mówi w ten sposób, że Słowacja urośnie, Słowacja nas zaskoczy, że w ogóle typowo to pierwsze spotkanie, a więc polska kontra Słowacja że to spotkanie zakończy się 3 do 1 dla Słowacji, że Słowacja pokona tutaj Polskę 3 do 1. No wiemy, że ostatecznie było 2 do 1, ale Jasnowidz Jackowski był bardzo bliski, jeśli chodzi o ten wynik. Mało tego, jeśli chodzi o typy tutaj Jasnowidza Jackowskiego, one są dosyć skomplikowane, ponieważ jasno Jaskowski, jakby kibicuje swojej wizji, swoim typom, no i tak jak czuje po prostu podczas swojej wizji, później jak gol pada, no to on się cieszy, bo cieszy się, że na przykład jego wizja przepowiednia się realizuje, co nie do końca może być tak naprawdę dobrze odbierane. Sam Jasnoid Jaskowski przedstawiał taką sytuację, która miała miejsce kilka lat temu. Kiedy to Polska przegrała tak w jednym z spotkań, dostała bramkę i ostatecznie przegrała. No i Jasnowiec był u sąsiadów, tak w tym samym budynku, w którym mieszka, kamienicy. No i po tym, jak po Polsce wszczęto Gola, to on się cieszył. No i sąsiedzi mówią do niego, no co ty, jak się cieszysz, że Polska przegrywa, ty się cieszysz? No, on się cieszy, że jego wizja się sprawdza, nie dlatego, że no, nie jest patriotą, no bo wiadomo, że kibicuje reprezentacji Polski, ale że jego wizja przepowiednia się sprawdza. Natomiast z reguły jasnowic Jackowski nie przedstawia typów, jeśli chodzi o piłkę nożną, no muszę powiedzieć, że bardzo podziwiam to jasnowicza Jackowskiego, bo ja oczywiście na tym, swoim drugim kanale zajmuję się takim bawieniem się, jeśli chodzi o typowanie meczów, ale zawsze mówię, że to jest w formie ciekawostki czy też zabawy, bo naprawdę konia z rzędem temu, kto jest stanie to wszystko wytypować, to jest tak skomplikowane. Oczywiście może być w jakiś sposób przyszłość zdeterminowana, ale sam Jasnowicz Jackowski mówi, że na tą przyszłość my mamy ostatecznie wpływ. Wątpię, żeby tutaj był ktoś, kto w stanie to przewidzieć tak, były takie osoby, które potrafiły oszukać bookmarkę, nawet są takie filmiki na YouTubie, gdzie zarobili mnóstwo pieniędzy, znaczy oszukać, tak, jakby być sańszym niż bookmarka i zarobić mnóstwo pieniędzy, A to jest inna sprawa, ale wytypować wszystkie mecze, to naprawdę no, konia z rzędu, no bo tutaj mogą być dyspozycje danego dnia, zatrucia pokarmowe, kontuzje, problemy zdrowotne i tak dalej, no nawet kwestia podróży do innego miasta i zmęczenia, zmiana czasu, strefy czasowej, klimatycznej, tysiące czynników, które można na to wpłynąć, które można na to wpłynąć. Natomiast jeśli chodzi tutaj o Jasnowidza Jackowskiego, to on powiedział się na temat tego meczu Polska kontrasowacja, że no, był zaskoczony, bo były takie etapy w tym meczu, takie momenty, gdzie reprezentacja Polski gra świetnie, a były takie momenty, gdzie ta reprezentacja gra bardzo słabo. Mówi, jakby by piłkarze mieli amnezję boiskową. Tak to dodefiniuje Jasnowidz Jackowski. No, oczywiście to jest bardzo skomplikowane. tak To nie jest tylko kwestia, że tutaj 22 piłkarzy biega ślepo, czy też za piłką bezsensownie, bo to jest taktyka, ułożenie, dyspozycja poszczególnych zawodników, piłkarzy. Oczywiście może to nam się wydawać, że to jest takie proste, natomiast to są tysiące czynników, i ten, który chce wygrać, to oprócz tych wszystkich czynników też musi mieć trochę szczęścia. Jest to bardzo, ale bardzo skomplikowane, tak? Bardzo po prostu skomplikowane. Chociaż to do zasady te zespoły, które są dobrze przygotowane, to się dobrze prezentują, ale nie zawsze te zespoły dobrze e, na tym wychodzą czy wygrywają. No bo no zobaczmy prosto sprawę, gdyby tak było, no to na przykład kraje arabskie zawsze byłyby mistrzami świata, bo by kupili sobie najlepszych zawodników całego świata. A tak nie jest, tak? No, jest to oczywiście niemożliwe, też nieetyczne, ale pewnie by dążyły te kraje do tego, żeby kupić najlepszych zawodników na każdej pozycji i stworzyć taką jedenastkę, tak? Ci piłkarze pewnie zmieniliby obywatelstwo, dostaliby mnóstwo pieniędzy. Część oczywiście by się burzyła, ale część by na to poszła. No, ale to tak nie wygląda, że piłkarz najlepszy, stworzy się najlepszy piłkarze z 11 lepszych pi zawodników piłkarzy i od razu ta drużyna będzie wygrywać wszystkie mecze, mecz po meczu. Zresztą jeśli chodzi o reprezentację polskie no to mamy tutaj Roberta Lewandowskiego zupełnie inaczej, Robert Lewandowski wygląda w Bayernie Monachium, gdzie zdobywa gol po golu eee, zostaje kolejny sezon królem strzelców, inaczej to wygląda w kontekście reprezentacji polskiej, gdzie tych goli ma bardzo, ale to bardzo mało, nawet został wybrany przez La Gazeta do Rosporta więc włoskie media największym rozczarowaniem Początkowej fazy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, ze względu na, to na brak skuteczności, przynajmniej w ty, po, po tym pierwszym meczu. No ale to jest jakby gra zespołowa piłka nożna, tak? Jakby tylko na pewno. I tutaj potrzeba całej drużyny, kolektyw, musi być mnóstwo zawodników, którzy będą dogrywać, asystować. Wcale to nie jest takie proste. Więc takie są przewidywania tutaj Jasnowidza Skowskiego. Pamiętam, jakieś taka była zabawa, nie, wiem, czy ona teraz jest, że chyba ślimak, czy jakieś zwierzęta, tak? Tutaj w ZO były, gdzie podawano jedzenia i te zwierzę miało na przykład skazać, która drużyna wygra dany mecz, no ale to były bardziej zabawy, tak, i za, i za tym jedzenie była flaga na przykład danego kraju. E, dzisiaj taki typowanie raczej nie ma, pura tempu serio, ale wytypować dzisiaj wynik, e, w, czy przedwcześnie, tak, kto wygra, czy kto przegra no to naprawdę to jest skomplikowane, to jest wiele czynników, wiele zmiennych. Tak czy owak, trzymamy kciuki za reprezentację Polski, bo co prawda iluzoryczne, ale dalej są szanse na to, że Polska może wyjść z grupy, ale musiałaby pokonać Szwecję i pokonać Hiszpanię. A więc bardzo mocne drużyny to jest naprawdę no, Polska, która miałaby pokonać Hiszpanię. To już nawet ciężko się wymawia, bo naprawdę mocny przeciwnik, wymagający. No ale. Szanse są, cały czas są szanse, nikt nie powie, że nie mamy szans. No, żeby to tak nie było jak, jak zawsze, tak? Że tutaj potem jest mecz przegrania, mecz po prostu o wszystko i o, mecz o honor i tak dalej. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki słanie, Śmiesznie subskrybujesz to, zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!